Okej, trochę ten film jest tak podzielony na dwie części, od razu ostrzegę. Jest część eksploracyjna, gdzie nie wiedziałem w ogóle, co to jest za miejsce, i jest część historyczna, gdzie jest opisane wszystko, co się z tym miejscem działo, różne fotki z różnych okresów historii i tak dalej. Także jak tam jakieś głupoty gadam w części eksploracyjnej, to mi wybaczcie, no bo sam historii tego miejsca jeszcze wtedy nie znałem, ale potem poznałem i poznajcie ze mną, zapraszam na film. Patrzcie, jaki znak stary. Wjechaliśmy na takie zadupia. W ogóle patrzcie, jak to wygląda wszystko. Ołtarzyk. Tutaj jakiś ołtarzyk. Tutaj mamy jakiś w ogóle most taki, jakiś śluza jest, nie? Zobacz, jaki ten ujęcie zrób. Dobra. Kręta Tu jest droga. jakaś taka mega rzeka w ogóle chyba. Mega rzeka, o O, Jezu, jest dziecko. jakiś. O, tu też jest ten. Czy to No, też kaczki? jest Tak, to śluza. są kaczuszki. A okej, okay, a w tamtą stronę Kaczuski. jest niby ten. Czekaj. Co to jest, patrz? To jest chyba to, wiesz? To jest ten dworek? Tak, to jest tu, gdzieś trzeba będzie stanąć A tu sobie. można stanąć. Dobra, to jest Co to. to jest za miejsce, ty? Patrz! Ej, pajk, I tu jest fajnie. dookoła woda wszędzie. No, tak jakby fosą What było the zalane. fuck? Co to jest? Normalnie się czuję jak w Uncharted. Pierwszy raz coś takiego widzę, patrzcie. To jest normalnie ruiny takiej willi. Dookoła właśnie mamy tu rzeczkę, nie? To wszystko na kamiennej takiej podstawie stoi. Bardzo mocno wykruszone. No, tutaj są takie słupki, to wygląda w ogóle jakby dotąd balustrada była, albo Albo taki płot. płot jakiś. Albo płot. Tutaj trochę tego jest mało, tam tych ząbków jest więcej. No, tu jest więcej tych płotków. I tam nawet przy tym wielkim, zwalistym drzewie, to jest takie wielkie, zawalone drzewo, zobaczcie. I przy tym wielkim, zawalonym drzewie, tak, to wygląda jak brama. Ależ tu jest pięknie. To jest normalnie brama. No, tu jest bez kitu, tu jest jak furtka, takie mini coś. A tu jest brama. Tak jak widać dookoła tego pałacu, właśnie macie ten pałac. Jest normalnie rzeczka. Jest rzeczka, dużo zwalonych drzew bardzo. Co tam leży? Co to jest to białe? Tak, jakie to jest gigantyczne wszystko. Ten pałac. Wszędzie też za krzewami. Macie ten pałacyk. Wygląda to tak. Tutaj ewidentnie kiedyś on musiał się palić. Tutaj też widać jakby takie nadproże się ciągnie. Te mury. A tutaj idą sobie normalnie te. No i jest i ta piwniczka jakaś musiała być, nie? Nie będziemy tam wła... Pięknie. Ta studnia prawdziwa, ale trochę tu zapalone już. Sobie zobaczcie. Jakie mury. Tutaj widać, jakaś brama była. Sklepienie szło, jeszcze tutaj są zawiasy. Są zawiasy. To jest dostęp do tej rzeczki. No. W ogóle tutaj też musiał być jakiś, kurde, no trudno mi sobie wyobrazić, jak to kiedyś musiało wyglądać, jakie to musiało być gigantyczne. Ale patrzcie po tych schodach. Widać ognisko palone było. Są schody. I tu już natura prawie w całości przejęła ten budynek, nie? Już naprawdę mało z niego zostało. Czekaj, czekaj, tylko uważaj, bo to, na czym chodzimy, to może być piwnica pod spodem, żeby to się nie zapadło, Maja. Okej. Okay. Widzisz, bo tu wszędzie pod spodem... Jest posadzka normalnie. No. Bo to jest wszystko piwnica. Tu, gdzie chodzimy po tym, to się wydaje, patrz, tu drzewa rosną. Się wydaje, że to jest wszystko zarośnięte. Są resztki budynku. Jest piwnica potężna pod spodem. Rury są normalne. Tak. Gdzieś tam chyba kranik.
Widać rury. Aha, coś tu musiało być, jakiś zlew albo coś. Dobra, trochę strach po tym chodzić, ale chodź, bo tutaj jest ciekawa rzecz. Może ty pójdziesz pierwsza, co? Ej, tu jest normalnie posadka, patrz. No. Pod tym chem są kapelki tylko. Ja pierniczę, ale to kiedyś musiało wyglądać, nie? Widzisz to? No i mamy, proszę bardzo, stuletnie kafelki. Ale jak to musiało być ładnie. Zrośniętym chem. Bardzo, ej, ale one fajnie wyglądają, jak na tyle lat. Wchodzimy. O, i tutaj dalej widać. To jest wszystko na podpiwniczeniu. Więc patrz, jak ile tutaj metrów sama ta piwnica musiała mieć. No. Może znajdziemy jeszcze jakieś kawałki podłogi. Tutaj mamy okno. Też patrz, okno jest też przypalone. Może tutaj pożar był po Widać, że to prostu. wszystko musiało się palić. Widać tam na górze jest belka. Czyli jakby drugie piętro musiało być drewniane, nie? Nie, znaczy strop Drzwiczki. drewniany mógł być, Drzwiczki więc jeszcze się trzymają. to też jest ceglane Ale w jakby. ogóle patrz, to jest straszne po tym chodzić, bo teraz widać, ja dopiero zwróciłem na to uwagę. Masz tę piwniczkę, nie? No. Ta piwniczka, gdzieś tu się kończy podłoga, a to zwalisko, na którym chodzimy, to jest Tu. gruzowisko jedno wielkie, nie? Więc w każdej chwili to wszystko może się zapaść. Great. Dobra. Więc trzeba szybko tutaj A pochodzić więc i opinię spadać. wyjścia, no tak. Kolejne okno. Ja idę tam. Kolejne okno. To jest jedno wielkie gruzowisko. Może to ujęcie wam pokaże, jaka to gigantyczna musiała być budowla. Tutaj jeszcze widać właśnie belki, to o czym mówiłem. Tutaj było drugie pięterko. Tam są jeszcze okna. Dalej są framugi. Też mają ślady pożaru, więc tak jak sądziłem, to wszystko musiało się kiedyś po prostu spalić. I przyjmując, że tutaj wszystko pod spodem to jest podpiwniczone, to jak to potężne musi być budowla, nie? Że po tylu latach, w takim stanie, już dawno przywalona tym gruzem, tym ciężarem, ona dalej się trzyma. I zobacz, znalazłem kolejne miejsce. Maja, Maja, chodź, patrz, co znalazłem. Taki Bo większy. to wszystko, na czym stoimy, jest podpiwniczone i to jest bardzo cienkie. Ale to musi być mega mocne, tak mi się wydaje. Dobra, no raz kozie śmierć. I tam też jest, tam fajnie to wygląda. To się wszystko sypie. Dobra, to jest chyba najgrubsze miejsce. Nawet w takim stanie i po tylu latach to dalej robi wrażenie. Góry. Czyli hydraulika na pewno była. Ciekawe, czy to miało instalację elektryczną. W ogóle patrz, jak tutaj widać, że to były drzwi, nie? Tutaj widać okna od piwnicy. No, tu widać, że były drzwi No, zamurowane i są. są zamurowane. I właśnie największa moja rozkmina. Jak to musiało kiedyś wyglądać? Tutaj. Tutaj widać, patrz Maja, jakie te gigantyczne były belki, nie? Które trzymały drugie piętro. To jest chyba właśnie to. Patrz, jakie to jest Ale grube to jest wszystko. tunele, nie? Ja Tutaj pierniczę. nie jest tak daleko, bo to jest to, co widziałem z No, to drugiej jest to strony, tylko jeszcze taka zapadlisko. cienka, ta, Tak. żeby można wyjrzeć ewentualnie. Tam, gdzie my staliśmy, akurat było dosyć grubo. Tutaj jest jeszcze takie w ogóle półokrągłe okno. Wcześniej nie zwróciłem na niego A uwagi. widzisz, tam są takie białe, tak, jak to się nazywa, dalej? No. No. Ozdobne. Ej, faktycznie. No. Są jeszcze takie ozdobniki. Tak to wygląda, słuchajcie, no. Czyli drugie piętro było na stropie drewnianym.
I nawet widać jego część, zobaczcie, zachowało się. Ale to jest piękne. I tutaj mówię, najlepiej zachowane okna, bo patrz, jeszcze masz okiennice takie zamykane, nie? I szkoła jest jeszcze. I jeszcze są kawałki szkła. Czekaj. Mówię, ciekawe w jakich to latach było wybudowane. Dosyć ciasno. Tu jest bardzo ciasno. Bardzo dziwne pomieszczenie takie. Wąskie. Mega wysokie to jest wszystko. O, tu jest jeszcze więcej podłogi. Ta dosyć świeżo musiała się zawalić, tak mi się wydaje. Gigantyczne okiennice. Tutaj też zawalone. I mi się wydaje, że tu są chyba główne drzwi. Tutaj mamy piec i mamy komin. I to jest jakiś cud, że ten komin jeszcze stoi. Patrz, on samotnie się piętrzy nad całą tą budowlą. Ten piecyk. Patrz, jak ten komin się piętrzy. Jest krzywy już. Już się chyli ku podkowi. Mam nadzieję, że tą krzywiznę tam widać. Można się ewentualnie wychylić. Tu wszystko się właśnie chyli ku upadkowi. Dlatego myślę, że już czas na nas. Tutaj ciągary są stalowe, które trzymają te pierwsze piętro przed zapadnięciem się do podpiwniczenia, ale jak widzimy, to wszystko już osiada. Osiada i prędzej czy później się zapadnie w całości. O, klimat niesamowity, to kiedyś pięknie musiało wyglądać. Właśnie widać, jeszcze tutaj też się zachowały ozdobienia. Postaram się znaleźć te zdjęcia. No ale generalnie klimacik jest spoko. Odczucia jeszcze są tym bardziej właśnie takie, że to wszystko jest jakby na takiej wysepce otoczonej wodą. I to jeszcze jakby tych do tych odczuć dochodzi to, że mamy świadomość, że to wszystko może się w każdej chwili zawalić, nie? Bo jesteśmy na tym jednym wielkim podpiwniczeniu, który jest na jakiejś takiej sztucznie stworzonej ceglanej wysepce. I żegnamy ten piękny przybytek. No mówię, podziwiam jak te płytki były robione. Cały klasę ścieralności, że po tylu latach to dalej jakoś wygląda, więc jak ktoś zna producenta tych płytek, to niech napisze, bo z chęcią bym widział je gdzieś kiedyś w przyszłości w swoim domu. Jeśli potrafił wytrzymać, nie wiem, 100-200 lat i to w takich warunkach nieporysowane. Tutaj są, patrz, wszystkie okiennice zrzucone na kupę, drzwi i inne takie. Powyjmowane, porozrzucane, czyli tutaj ktoś się trochę bawił w rozbiórkę. Także rzućmy sobie okiem jeszcze z tej strony na taras. Bardzo ładny, duży taras. Ale to jest po prostu miejsce jak z bajki, ci powiem. Jak to było nowe, to musiało wyglądać fenomenalnie. To jest mega wielkie. Jeszcze raz zwróćcie uwagę. To jest ta piwnica. Ta piwnica jest w wysokości takiej, nie? Powiedzmy. Pierwsze piętro, też mega wysokie takie. Jeszcze drugie piętro, nie? To było mega wielkie. I cały budynek. Jak widzicie, tu jest te lewe skrzydło, tu jest prawe, tu po środku tam też jest ten budynek, nie? To wszystko jest w takim kształcie litery U. To jest takie patio, tarasik, no to jest takie miejsce, które najbardziej mi się rzuciło od początku. I widzimy ten górujący krzywy komin nad tym wszystkim. Myślę, że ta część budynku... A czyli w tej części budynku, patrz, też się zachowały drzwi i okna, nie? No ale patrz, ta piwnica. Tak, bo ta piwnica, tam jest zapadnięta w ogóle podłoga kompletnie. Chociaż tam też jest właśnie ten pokój, tam gdzie byliśmy na końcu. Ale tam gdzie jest normalnie piętro. No ale nie ma nigdzie schodów ani nic, więc schody, podejrzewam, były drewniane. Tak właściwie pałac w Karżnicce, a tak właściwie jego ruiny, no bo jak wiecie, widzieliście w jakim stanie on się znajduje. A największym zaskoczeniem może być to, że on jeszcze tak właściwie 10 lat temu był w całkiem dobrym stanie. Ale zacznijmy tak właściwie, jak do tego doszło, że teraz właśnie wygląda, jak wygląda i dlaczego jest to tak właściwie jeden wielki pomnik
polskiej głupoty i tego, jak potrafimy wszystko zniszczyć, aby tylko gdzieś tam próbować je zarobić na chama. Chociaż i tak nie wiem, czy ktokolwiek na tym zarobił. Na oficjalnej stronie Dwory i Pałace Polski, no ja tutaj teraz sobie przytoczę, oczywiście będę to czytał z tej strony, tą historię, bo niestety no, trudno jest spamiętać to wszystko. Był generalnie on w wpisie zabytków. Był, bo już teraz nie jest raczej. No i generalnie pierwsze wspomnienia gdzieś w tej wiosce to jest 1493. Właścicielami byli był ród von Bandemerów, Thomas von Banderer między innymi, jacyś tam różni książęta z niemieckich rodów, którzy sobie tutaj kupili. W 1546 roku książę Brahim IX nadał majątek kapitanowi Bartholmaus von Schwabe z Bytowa. No to trudno jest wszystko generalnie to przeczytać, a ja też jakoś za dobry w tych niemieckich nazwach nie jestem. No i w skrócie to tam były różne po prostu gdzieś tam perypetie i nabywca karżniczki nowy był tam Georg Lorenz von Puttkamer, no i generalnie założył tam nową gałąź Puttkamerów. I od tego czasu aż przez 259 lat karżniczka należała do rodu Puttkamerów. Więc tutaj są różne perypetie o tym, jak ten pałac był rozbudowywany i tak dalej. Kolejni dziedzice. Jakieś tam gościu się uczył leśnictwa gdzieś tam w Lipsku, ale to chyba nie jest ten Lipsk Augustowy, tylko ten Lipsk niemiecki. No i tak dalej. Został wybudowany ten pałac w wieku XIX. Główny korpus pałacu wniesiono w 1800 roku do 1882, czyli w sumie 82 lata, tak? Boczne skrzydła dobudowano kilkanaście lat później. Tu jest napisane już tak trochę nieaktualnie, że w północno-wschodniej części narożniku znajduje się ośmiokątna wieża widokowa z zegarem. No nie jest, budynek był dwukondygnacyjny, teraz już też za bardzo tego nie widać. Drewniana klatka schodowa, sztukaterie, no ich resztki się jeszcze na moim filmie zobaczycie zachowały. Kafle w części kuchennej, no to też było widoczne, jeszcze jest do dziś. Piękny park otaczał całą tą rezydencję, park w stylu angielskim. No i tam po II wojnie światowej oczywiście trafiło to w ręce polskie, tak jak większość Pomorza. I mamy od 1951 mieścił się tutaj ośrodek wypoczynkowy. Zasadnicza szkoła rolnicza była w latach 60., od lat 60. do lat 80. z internatem. No i potem był ośrodek szkolenia kursowego aż do lat 90. W latach 90. właścicielem pałacu została gmina Damnica, sprzedała go w prywatne ręce i potem przechodził ten pałac z rąk jednych do drugich. Każdy nowy właściciel ten pałac tak właściwie tylko rozkradał i zostawiał w tylko gorszym stanie. No i już jakby ostatnim aktem życia tego pałacu to jest firma Next Budzorla, która obiecywała, że przywróci ten obiekt do własnej, do dawnej świetności, rozpoczyna prace konserwatorskie. No a potem 2009 rok, właśnie mówię, bo no to już ponad 10 lat temu. 2009 rok i pałac zostaje praktycznie doszczętnie spalony. No jest to tak właściwie pusta skorupa, jeszcze stoi wieża na początku podczas pierwszego podpalenia, bo potem oczywiście wyszło w sprawę w toku gdzieś tam sądów, dochodzenia sądowego, że było to podpalenie. Prawdopodobnie moje przypuszczenie jest takie, że po prostu, nie wiem, to było jakieś wyłudzenie, słuchajcie, ubezpieczenia może. Może po prostu próbowali tak sobie zapewnić to, żeby ten obiekt nie został jakoś wcielony w rejestr zabytków może. Nie wiem, czy tak właściwie w nim był.
bo może chcieli tam jakoś to odnowić w nowoczesnym stylu, nie trzymając się sztuki, tak, żeby zrobić tam jakiś hotel, ośrodek wypoczynkowy, bo to naprawdę by było wtedy fajne miejsce. No ale tak wyszło, że tylko rozkradli i spalili. W 2012 jest drugi pożar, no i on już doszczętnie dobija tak właściwie ten obiekt, bo najbardziej ucierpiała ta wieża zegarowa, która była drewniana, tak z tego co wiem, gdzieś nawet są filmiki, zdjęcia pewnie, które tutaj wstawię, jak ta wieża stoi w ogóle rozebrana na ziemi. No i tak właściwie od tego, od 10 lat wstecz, czyli 2012-13, no to ten pałac tylko był już tak rozbierany, coraz bardziej rozbierany. Tak właściwie, co ciekawe, okoliczni mieszkańcy najbardziej się gdzieś tam zaangażowali, bo z gruzowiska, jakie powstało po tych pożarach, próbowali to wszystko usprzątać i tak dalej, no ale usprzątali tak właściwie. Też na moim filmie widać gdzieś te kupy drewnianych takich pali, no to są właśnie jakieś gdzieś tam belki nośne drugiej kondygnacji, tak podejrzewam, resztki dachu być może. No i tak to sobie od 10 lat po prostu stoi, niszczeje, jak widać, wszystko się zapada, pęka. Nawet piwnica miejscami już się poddaje, fundamenty, więc tak właściwie myślę, że jakieś 5 lat i możemy już tego pałacu nigdy nie zobaczyć, bo on po prostu się zapadnie pod własnym ciężarem. Także cały ten film to jest tak właściwie taka smutna opowieść o tym, jak my Polacy z chciwości potrafimy wszystko rozkraść, wyprzedać i zniszczyć.